dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, a dziś widzimy się w nowej grze. Jaka to gra? Zaraz się przekonacie. A póki co klikamy taki piękny przycisk, który tu się pokazuje i... Tak. Oto i logo. Daniel Mullis Games, Devolver Digital. Okay. Time to figure out what's on this thing. Gierka, tak od razu powiem, dla tych, którzy nie kojarzą, jest od twórcy The Hex oraz Pony Island, więc tak. Gościa, który stworzył do tej pory specyficzne, aczkolwiek bardzo przyjemne gry. No a oto i przed nami Inscription. Gra, którą może niektórzy z was kojarzą, co inni znowu nie. Ale ja mogę powiedzieć tyle, że... Zakochałem się w tej grze od pierwszego wejrzenia, że tak nazwę. A jednocześnie żal mi było wydaniem te 80 zł, więc była na przecenie. Zdecydowałem się ją kupić. Potem mnie zmogło, delikatnie mówiąc, choróbsko i... No, niestety. Nie byłem w stanie wam jej pokazać, ale teraz, kiedy czuję się już znacznie lepiej, oto i tu jesteśmy. I tak, na wstępie jeszcze tylko szybko zarzucimy opcję. Dobra, na razie zostawimy normalnie. Okej. Okay. Mówiąc szczerze, to jest moje pierwsze uruchomienie, więc... Dosłownie mówiąc, nie wiem co, jak, gdzie tutaj się to chodzi, więc no. Dobra, w ten sposób chyba jest wystarczające i no. Rozpoczynając grę na wstępie, ciekawa sprawa. Widzicie, nie możemy kliknąć New Game. Możemy tylko credits, opcje. Wyjść albo kontynuować, więc kontynuujemy. No i zobaczymy, dokąd to zmierza. Żeby nie było, tak od razu powiem, znam początek, ale nie do końca. Wiem, że jest tu pełno sekretów, wiem, że jest tu pełno ciekawych pomysłów, ale jak mówiłem, szczegółów aż takich wielkich nie znam. Kolejny challenger, jakby to najłatwiej nazwać. Challenger, nie wiem, kolejny... Powiedzmy, ktoś tu kolejny rzuca mi wyzwanie, coś takiego. Tak najlepiej chyba to wytłumaczyć. Ale to były wieki. Możliwe, że zapomniałeś, jak ta gra jest grana. Pozwól, że ci przypomnę. Zagraj kartę wiewiórki. No tak, bo właśnie oto i pierwsza część Inscription, w której to będziemy toczyć pojedynki na kartach. Teraz zagraj swą... Łasice chyba są, to jest chyba łasica. No, dobra. I właśnie tak, tutaj będziemy tak grać na właśnie, można powiedzieć, siatce 4x2. Tu są karty przeciwnika, to są moje. I właśnie grając tutaj, zagrywam różne stworzonka. Jak na przykład tutaj wiewiórka, która jest darmową kartą 0x1. Czyli 0 ataku, 1 życia. I tak, no będziemy właśnie teraz zagrywać inne karty, niektóre kosztują krew tutaj, jak widzicie. I ta łasica, czy jakoś tak, bo chyba to jest łasica. Chociaż nie jestem pewien. Wymaga od nas jednej krwi, więc... Właśnie tutaj łasica... Czemu łasice kosztują jedną krew? Poświęcenia muszą zostać dokonane. No i proszę. Tak. Lecimy wiewiórkę i... Honorowa śmierć. Zagraj łasicę. No i proszę, zagrywamy sobie łasicę. Mam taką piękną łasicę. I teraz tak. WS, się cofamy. No i tak, dobra. Wilki wymagają dwóch poświęceń. Czy coś takiego. A, nie wiem, czemu tutaj sam przeskoczył, ale dobra. Zadzwoń w dzwonek, by zakończyć swą turę i rozpocząć walkę. Więc tak, dzwonimy i tak. Twoja łasica stoi bez oponenta. I tutaj właśnie tłumaczę, że numer po lewej to atak. I tak, po uderzeniu wróg otrzymuje zęb. Ząb, no tak. Bo łasica zadała mi jedno obrażenie. Dodało mnie do wagi. Wygrasz, jeśli moja szalka będzie całkowicie u spodu. Dokładnie tak jak teraz. No, inaczej mówiąc tutaj, patrząc na to, to zaczyna tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc podejrzewam, że trzeba po prostu pięć obrażeń mu zadać. Moja tura. I zagrał kojota. Oj, twoja łasica stoi na drodze mojego kojota. I kojot zadał dwa obrażenia twojej łasicy. To oznacza, że jej życie jest teraz dwa niższe. Jeśli życie, albo zdrowie, jak zwał,
kreatury osiągnie zero, umiera. To znowu twoja tura. Możesz dobrać ze swojej talii lub dobrać wiewiórkę. I tak, właśnie to jest też taka rzecz, że właśnie pod koniec każdej rundy dobieramy jedną kartę. Tu mamy karty w naszej jakiejś talii, jak sam on nam mówił. Mogą to być przeróżne zwierzęta, a tu mamy po prostu gwarantowane wiewiórki. Co tutaj widzimy, to jest w sumie sam uczek i nie wiem, czy to będzie aż takie potrzebne, żeby brać wiewiórkę. Zobaczymy, co tu jest może. Jak można powiedzieć, Reckless to było takie... Okej, mi słów teraz, Reckless to jest takie nieostrożnie, czy tam bezmyślnie, może wiesz, tak, jakoś taka mniejsza. Jako, że to twoja pierwsza, znaczy, jako, że się dopiero uczysz, spasuje. Ciągnąłeś wszystkie stwory ze swojej talii. Twoją jedyną opcją jest wiewiórka. I tak przy okazji, co tam dobraliśmy, bo nawet nie zwróciłem uwagi. A, River Snapper, jakiś taki żółwik, kosztuje tutaj, jak widać, dwa poświęcenia, jedno tylko 6 życia. Ciekawe, ale dobra. Gramy wiewiórę, czemu nie. Teraz... Powiedzmy, że poświęcimy i... Chwila, tam się tekst zmienił? Dziwne. Nie obawiaj się. Bestia jest poświęcona, ale nie usunięta z twojej talii. Jej cierpienia były prawdziwe, ale jeszcze zobaczysz. No. I teraz tu kładziemy wilka, mam takiego ładnego wilczka, 3x2. No, dzwonimy, bijemy i 3 ząbki. 3 obrażenia zadane, 3 obciążniki na wadze. Pas. Dobra, czyli kolejna wiewiórka. Ale czy musimy coś robić? Chyba nie, więc... Dzyń. I wygraliśmy. I tak, w momencie, w którym wygrywamy, jak tam spadają te rzeczy, czasami spada ich więcej, to do jakiejś miski je łapie. Nie wiem, co z tym robi, ale okej. I tak, wygrałeś ten pojedynek, czy ten mecz. Ale te wszystkie nie będą takie łatwe. Pozwól, że przypomnę twoją... historię. O, tak. Byłeś zagubiony głęboko w lesie. Jedna pojedyncza ścieżka sama się przed tobą odkryła. No i właśnie to jest druga część gry, w której będziemy chodzić po takiej planszetce, wybierać ścieżki. Denizens, nie jestem pewien, czy to takich mieszkańców, czy coś. Możliwe. Uznajmy, że mieszkańców później się do szkoły może językowo. Chociaż nawet nie później. Ja muszę to sprawdzić. Po prostu nie będę myśli, nie będę znał słów. Przecież słowa kojarzę, ale nie, trudno mi je przetłumaczyć na bieżąco, jak zawsze. Więc uwaga, uwaga. To nie... Mieszkańcy, dobrze kojarzyłem. Więc dwóch mieszkańców lasu podeszło do ciebie. A jakie to było słowo? Jestem pewien. Chyba jakoś tak to było coś na zasadzie... Albo to było coś z odważnie, tak jakoś... Tak, albo coś z odwagą, albo coś z takim niepewnością. Nie jestem pewien, ale tak. Kaustik. To jest chyba... Nie wiem, czy to jest żrący, czy kwasowy. Jakoś takoś może, ale mniejsza. Ader. Ader to jest jakieś bardzo iwonsza. Nie jestem pewien. Pamiętam do końca słów. Ale... Jakiś wąż. Obrażenia z jego trującego ugryzienia są zawsze śmiertelne. Oraz nieśmiertelny kot. Poświęcanie tej biednej bestii nie zabija jej. Tylko jeden może dołączyć do twojej talii.
I teraz tak, możemy wybrać kota, który jest wiecznym poświęceniem. Tylko właśnie jak przycisk, to można zobaczyć książkę reguł. Podziwiaj księgę reguł. I właśnie możemy tutaj strzałkami, co ciekawe, sobie sprawdzać to wszystko. I właśnie mam opis Many Lives, tak się nazywa ten znaczek. Kiedy karta nosząca ten znak jest poświęcona, nie ginie. Mhm. Repulsive. Nie znamy jeszcze znaczku, ale działa tak, że po prostu właśnie jeśli jakieś stworzenie miałoby zaatakować stworzenie inne, które ma ten znak, nie robi tego. A nie, chwila. Może jednak widzimy te znaki. A, dobra, to nie będę sobie jednak spoilował tego wszystkiego. I tutaj właśnie coś inne. Dotyk śmierci. I dobra, z tych dwóch opcji, powiem szczerze, kot jest chyba bezpieczniejszy, ale wezmę wąsza, bo czemu by nie. Kolejna kreatura dołącza do twojej karawany. Dobra. Niektóre stworzenia lasu chciały za tobą podążać. No i przy okazji to jeszcze nie wszystko, te gry ma jeszcze więcej. Ale trzeci fragment nie wiem kiedy zostanie ujawniony. Ale póki co mniejsza. A, napotkałeś zapomniany plecak, czy opuszczony. Znalazłeś wiewiórkę w butelce. Zniszcz ją na wypadek konieczności, emergency, to jest takie właśnie zagrożenia. Okej, czy mam wiewiórkę w butelce? A, mieli nawet drugą. Kolejne przydatne urządzenie. Pozwala ci przechylić szale z nią. Czy tego czegoś, coś takiego, nie wiem. Ciężko mi to przetłumaczyć, jak zwykle. 3 to jest dokładnie tyle, ile możesz nieść ze sobą. Mam być jakieś dwie wiewiórki w butelce i kombinerki. Patrzeć. Możesz teraz tego użyć. Ale tak, to są takie jakieś przedmiociki, nie wiem co do końca będziemy z nimi robić, ale... Ale tak, a tutaj mamy kolejny znaczek, piękny, czaszka. Która, jeśli się nie mylę, oznacza... No. Walkę, dokładnie. Zostałeś zaskoczony przez... Kiedy przekraczałeś jakiś ciężki teren. I tak, zawsze dostajemy jakieś tak... Poświęciłeś mnie, kiedy spałem! To było prawidłowe zagranie, rozumiem to. Może pomożesz mi? Graj, po prostu graj teraz. Teraz możesz zobaczyć moje ruchy przed czasem. A, i właśnie tak, teraz możemy podglądać, co on tu będzie robił. I teraz on na przykład wyrzuci nam tutaj wilcze szczenie, który jest jeden na jednym, jakiś znaczek, który oznacza... Okej. Okay. Stworzenie, które ma ten znak, urośnie w potężniejszą formę po jednej turze na planszy. Okej, czyli takie coś. Tu mamy wiewiórkę, Stouta, Rivers, Napera i Adera. Okej, okay, dobra. To póki co zagram tak dosyć typowo. Squirrel. Tak, typnie. Mam ci przypomnieć, że twoje przedmioty mogą pomóc. Na 2 centy. Właśnie tutaj takie wiewiórki w butelce i tego typu sprawy. Fajne rzeczy. Akurat wiewiórkę w butelce możemy nawet sprawdzić. Po prostu używamy i dostajemy wiewiórkę. Ale co robi to coś drugiego, to nie wiem. Okej. Okay. Do użytkownika. Położysz obciążenie na wadze. Ból jest tymczasowy. Okej. Okay. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. I tak, leży wiewiórka sobie ładnie. Ale póki co. Żegnaj wiewiórko, kładziemy jego. No to nadchodzimy. Czy coś takiego. No to idziemy. Tak, właśnie taka ciekawa sprawa, że w ogóle ta karta zaczęła gadać. Nie rozumiem tego ani trochę, ale no. Jak chce, to niech sobie gada. I... A zwróć uwagę na tego... Nie wiem, czy to ambitnego... Ambitne wilczeszczenie. Szybko dorasta. Okej. Okay. Wiewiórka czy jakaś nowa karta? To mamy wilki niby, ale chyba tylko wilki, więc wiewiórka będzie lepszym wyborem. Jak zagrywam wiewiórkę... Tyle, więc nie zrobię. A póki co, uderzamy znowu za jeden. Oj, proszę, mamy wilka.
wiesz, że możesz zagrać więcej niż jedną kartę na turę. Powietrzny nietoperz przelatuje ponad stworzeniami, by atakować bezpośrednio. Ha! Mój nietoperz przeleciał nad twą łasicą. Dobra, nad moją łasicą przeleciał, super. Póki co robimy jeszcze tak i powiem szczerze, czekam tutaj na moment, w którym wilk rozwali skałkę. Wtedy będę mógł zarzucić od razu wąszo. Wiecie, żeby się... zagrać? O, chyba tak. To jest spora szansa, że przegramy, więc... Tego na pewno nie ruszam. Chociaż... A nie, chwila, nie. Już sprawdzę znak, bo... Myślę, że on mógł nas pokonać, ale czy na pewno? Okej... Okay. Wiecie, to po prostu zawsze atakuje we mnie, ale... Nie jest napisane, że ja nie mogę tego zniszczyć, więc może nie być tak źle. Wąż czy żółw? Dobra, wiecie co, zaryzykujemy. Nie wyraziłem się jasno. A, możesz zagrać wiewiórkę i poświęcić ją w tej samej turze. Nie, wiem o tym gościu, ale ja mam tutaj ambitny plan. I wiem, że to pewnie było głupie, mogłem to łatwiej zrobić, ale chciałem tak sobie... Rozegrać, jest okej. Wąż prawdopodobnie grozi bardziej zabójczy niż mężczyźni, czym niż ludzie. Nie, jak zło tak zwał. A póki co, dobra, zagrane w ten sposób. Wiewiórka, dobra. I czy teraz jest sens trzymać wąsza? Tak, kładziemy wilka, dzyń, i wygrana, jej. Przetrwałeś i podjąłeś się dalszej drogi przez teraz zakrwawione tereny. Okej. Okay. Idziemy dalej do miejsca, gdzie znowu wybieramy kartę. Młode wilcze szczenie rośnie do wilka w pojedynczą turę. Albo... jakiś taki, nie wiem, czy to jest zwinny, czy coś. Znowu nie pamiętam słowa, ale ogólnie sparł to chyba był wyrubel. Czy coś tego typu, ale mniejsza. Tanie, jeśli chociaż delikatne. Znaczy, przepraszam, tania, lecz delikatna, latająca kreatura. I opcje są fajne. Tutaj mamy wilka, który przynajmniej za jedni niedługo przekształci się w pełnoprawnego wilka, więc super. Z drugiej strony tu mamy sruwaka. Wiecie co, wezmę jego, bo może być lepsza sytuacja, jak wróg będzie miał jakiegoś kamienia czy coś, wiecie, rzucam takiego pięknego kamyczka i no. Nie musimy się niczym przejmować, bo ten kamyczek jest o tyle super, że będzie blokował miejsce do wystawienia karty, a ja spokojnie będę sobie mógł bić właśnie tam wtedy w nowy oponenta. No ale dobra, idziemy dalej i co my tu mamy? Napotkałeś jakieś dziwne kamienie we mgle. Byłeś przymuszony, czy tam czułeś przymus, by złożyć tu wartościową ofiarczym poświęcenie. Takie, które będzie utracona na wieki. Dopiero co zdobyłem tego ptaka, muszę już go oddawać? Wiecie co? No, chyba będziemy musieli się z nim pożegnać, bo węża nie oddam. Wąż jest idealny, wiecie, na sytuacje, kiedy jakieś potężne walki się trafiają, więc... Więc nie ma przebacz, węża nie oddajemy. Spojrzałeś na swoją menażerię i wybrałeś swego hosta? Wiesz, mnie woła, ale powiem szczerze, w ogóle nie rozumiem, o co tu chodzi, więc... Y-
A powiedzmy, że wezmę żółwia. Tak mówiłem, ja kojarzę niektóre aspekty, ale nie wszystko pamiętam. Głównie dlatego, że widziałem tą grę chwilowo i nie aż tak dokładnie w postaci demka. Okej. Duchowy spektakl, ale dusza wróbla teraz żyje w podgryzaczu rzecznym. River Snapper to w sumie tak najłatwiej nazwać, chyba gryzak rzeczny czy coś tego typu. I chwila. Chciałbym jeszcze tylko się upewnić co do jednej kwestii. To oznacza, że teraz... Chyba widziałem teraz na tym żółwiu, że on teraz może latać? Nawet nie jestem pewien. Ale mniejsza i... Co znowu? Podziwiaj mój totem. On nadpisuje moje karty Kaninę, czyli Kanin, nie jestem pewien co to też oznacza, z właśnie tym powietrznym znakiem. No, nie do końca... A, no dobra, dobra, to akurat kojarzę. O, i Kanin to już na szybko też sprawdziłem. Oznacza psi, czyli wszystkie psowate będą teraz latać. Ciężkie wyzwanie. A, okej. Okay. Okej. Okay. Mniej więcej teraz tak nie zdążę przeczytać tego wszystkiego, bo byłem trochę taki zdziwiony, ale... A z tego co zrozumiałem, to on mówi, że to, ten ktokolwiek tam jest, jest szalony. Że trzyma go tutaj tylko po to, żeby patrzeć jak cierpi. Ale dobra, co my tutaj mamy? Kojot i nietoperz. Czyli dwóch tawi. Będą latać, więc nic z tym nie zrobimy. Jedna opcja, żeby się tego pozbyć, to będzie szybko postawić tutaj i tutaj. Z powrotem na planszę. I tak, ponad trzyma tą łasicę tutaj tylko po to, żeby cierpiała. No i tak, mój totem dał kojotowi potęgę latania. 4. Wiecznie. I ramy. My to przygramy od razu? Tak. Nie przegramy. Byłoby blisko, ale jednak nie. Dobra. Znaczy nie. Czy będzie coś zagrywał? Nie będzie. Dobra, to w takim razie wilka. Okej. Dobrze, że przypomniałem sobie o wiewiórze w butelce, bo gdyby nie ona, to pewnie bym przegrał. I dobra, teraz możemy wziąć coś, albo wiewiórę. Szczerze biorę wiewiórę. Nie, żeby to miało wielkie znaczenie. Ale dzyń dzyń, bijemy za 4. A, brakuje ci 4 obrażeń do wygrania. Okej. Kolejna wiewióra. Czy ma to teraz znaczenie, gdzie ją postawimy? Znaczy, ten, gdzie co postawimy? Nie, więc postawimy po prostu tutaj wątrza, żeby był. I okej. Nie ma znaczenia w sumie co wezmę. A nie, ma znaczenie. Wow, naprawdę? Zagramy w ten sposób. W ten sposób mamy 6 zamiast 5, więc się chyba opłaciło. Dzyń dzyń. Bijemy. I znowu lecą do miski. Te rzeczy, nawet nie wiem po co, ale tak. Imponujące. Możliwe, że przetrwasz to wszystko. Nie pamiętam Ordeal teraz tak na szybko, więc nie będę nawet sprawdzał. Knock on the wood. To chyba jakieś spowiedzonko, ale nie jestem pewien, więc tak. I teraz idziemy dalej. 3 karty. Okej, dumny wilk. Po prostu wilk już mamy. I patrzcie, jakiś grzybek w ogóle tutaj urósł. Uciekający jeleń porusza się po zaatakowaniu, albo monstrualny gryzli. Jego forma mówi wystarczająco o jego efektywności. Okej, ciekawa rzecz.
Wszystkie są kuszące, powiem wam szczerze, ale jak to działa konkretnie? A, czyli po prostu po mojej rundzie on się ruszy w stronę pokazaną tam, czyli w prawo. Powiem szczerze, wilka kolejnego nie chcę. Gryz jest kuszący, tylko weź tu uzbieraj 3 krwi. Dobra, zaryzykujemy. Tak, tutaj mamy znowu to coś, to chyba było pokazane ostatnio. To co jest poświęceniami, a tutaj jakieś ognisko. No to zobaczymy, jak będzie przy ognisku. A, napotkałeś niewielką grupę przetrwańców. Ludzi, którzy przetrwali. Chyba, że zmniejszone przez głodowanie. Albo, co chodzi o to, że zmniejszone, albo takie zapotnięte. Zebrani byli wokół ognia obozowego, czyli ogniska, nie czym mówiąc. Spojrzeli na twoją grupę stworzeń i przemówili. Chodź, ogrzej jedną ze swoich stworzeń przy ogniu, powiedział jeden. Ogrzej przy ogniu, to zwiększy jego moc, powiedział inny. Oj. Zauważyłeś, że jeden z przetrwańców, jakby to powiedzieć, wyciera, nie wiem, drol to ślina czy coś tego typu, ale nie jestem pewien. Nie, nie, ślina to chyba było inaczej, ale ogólnie przecierające usta. Nie wygląda to zbyt dobrze. Podejrzewam, że oni mogą mi zjeść mi to stworzenie, więc może to być głupie, ale zaryzykujemy czymś, co jest najsłabsze. Z drugiej strony jedyne zajadane tego wszystkiego, ale dobra, zaryzykujemy i tego nie zżarli? Okej. Okay. Nie zżarli. Ogień ocieplił jedną łosicę, zwiększając jej potęgę, czy tam siłę. O kurczę, chyba tak. Jeden z tych tutaj ludzi wyciągnął w jej stronę. Inny zaciskał zęby. Bez słowa wziąłeś swą łosicę z dala od ognia i odeszłeś. Okej. A teraz mamy kolejną walkę. Jest tu sposób na wyjście dla nas obu. Gdzieś spoza tą kabinę. Tam bądź cicho, albo coś tam. Nie dosłyszałem. I. Grizzly, serio. I co to jest? Grand Fear. Mighty Leap. Card bearing the sigil. We block an opposing creature bearing the airborne sigil. Okej, czyli to blokuje. Jak to się nazywa? Latające stwory. Ciekawe. Ale dobra, Squirrel. Nie chcę stracić soul, to od razu od Grizzly'ego, więc zrobimy tak. To miejsce jesteś pewien? Tak, jestem pewien. Chociaż okej, to mogło być głupie. No dobra. Chociaż powiem szczerze, jak tak patrzę, co nie, no, nie mamy szans. Ja powiedzcie mi, co ja teraz mam zrobić? Postawię tutaj sobie wiewiórkę. No i okej, no i zabijam wszystkie wiewiórki. Ja, nie wiem, czy coś się zbugowało, czy coś, no bez sensu, nie mam szans wygrać. Przegrałeś. Aha. Używanie tego jako okazji do nauki może być tylko jedynym sposobem na to, by jakoś oddalić moje
mój zawód. Wstań. Wstań z sołu. Nieś świecznik z tej beczki obok drzwi. Okej, okay. I tu mam właśnie ostatni segment, gdzie tak naprawdę możemy sobie chodzić i zwiedzać tą kabinkę. Tu mnóstwo jakichś dziwnych rzeczy. A, nie wiem, co konkretnie tutaj możemy zrobić, Kotako. Patrzę, że widzę rzeczy typu właśnie jakieś tu sejfy, tutaj zegarki, tutaj coś. Nawet nie wiem, co to jest. Też jest jakieś zamknięte coś. Figurka wilka w klatce, no, globus. To miał przynieść? Nie. Dobra, to nie było to. Okej. Okay. Tutaj co znowu? Figurka z jakimś sztyletem. Okej. Okay. I to są jakieś figurki znowu. Dobra, mniejsza z tym, mamy świecznik, to chyba ten. Przynieś go tutaj. Teraz usiądź z powrotem. A, no, więc to jest właśnie jeszcze jakieś tutaj coś, nawet nie wiem co to, ale tak. A to trzeci segment, właśnie, o którym mówiłem. Zwiedzanie i odkrywanie tajemnic tej komórki. Pozwól, że coś ci wyjaśnię. To była jedna z dwóch pomyłek, które możesz tutaj popełnić. Jeśli zrobisz jeszcze jedną, będę musiał ci poświęcić. A teraz, na czym tu stanęliśmy? Okej. Okay. Tutaj może... Żółw, znowu. Kolejny wąż i... Punkt, który osłabia wroga, ale sam nic nie bije. Okej. Czyli ten, kto stoi naprzeciwko skunksa, traci jeden siły. Dobra, dosyć na dodatek za jeden, więc bierzemy. No i cóż, teraz niestety idziemy znowu tutaj. Ten był błąd. Okej, grupa głodnych ludzi stała wokół ogniska. Jest miejsce dla jednego stworzenia wokół ognia, powiedział jeden. Ciepło zwiększy jej życie, a powiedział inny. Jeden nie powiedział nic, ale nie mógł przestać oblizywać swoich ust. Okej, czyli to naprawdę jest jakieś takie ryzykowne coś i... No to jest jaka jest, wiecie co... Może to nie będzie najlepsze, ale... Skunks... Wiem, że mocno ryzykuję, ale takie 0 na 5 obniżające siły, wyobrażacie to sobie? Będziemy mieć skunksa, którego stawiam przeciwko czemuś groźnemu i będzie stał i stał i stał i stał. Na przykład przeciwko takiemu, wiecie... Wróblowi. Wtedy będzie 0 na 2. Niegroźny totalnie, a blokuje miejsce naszemu przeciwnikowi, więc... No, możemy spróbować. Ewentualnie coś, co ma, wiecie, 2 siły, wtedy będzie miał 1, będzie biło długo tego skunksa, 5 tur mamy na przygotowanie czy coś, ale okej. Okay. Życie skunksa zostało wzmocnione przez ciepło. A teraz zobaczmy, czy on w ogóle przeżyje, bo wiecie, z tym też może być problem. Gdy jeden z tych ludzi zaczynał wyciągać nóż ze swojej kieszeni, uciekłeś stąd, czym wycofałeś się. Okej, okay, i... Teraz mam jakiś inny znaczek w ogóle, więc zobaczmy, co to za znaczek i... Okej, okay, jakaś czaszka, nowe otoczenia. Drzewa wydawały się zamykać wokół ciebie, gdy chłodna mgła zaczęła opadać, coś takiego. W dystansie mogłeś usłyszeć stukanie metalu o kamień. Hobbit, nie jestem pewien jakie... Może to było zakrzywione albo jakoś taka pokraczne, nie jestem pewien, nie będę teraz tego sprawdzał. Ale jakaś tam figura albo postać
stała na twojej ścieżce. Iho, tu byłem ja. The Prospector, czyli poszukiwacz. Znowu zajmuję się prospektorem. Łatwa robota. Mój jest kluczem. Okej, okay, dziękuję, ale o co chodzi? Okej, okay, kojot i... Muł. Okej, okay, czyli mamy kojota i muła. No dobra. Ale wracając, skoro mówi, że muł jest kluczem, to... Niech będzie tutaj, okej. Okay. W ten sposób będziemy mogli zająć się tym mułem, chociaż nie wiem po co. A kojot tutaj się pojawił i tak pewnie zablokował wszystko i... dobra. Niebezpieczna sytuacja się tu pojawia. A kojota, ja nie mam co zagrać. Z drugiej strony... jeśli nic nie zagram, dostanę 4 obrażenia. Dobra, zaryzykuję. Nie wiem, czy tym samym nie zgadzam się na śmierć, w sumie tak, jak tak teraz myślę. Nie możesz wziąć krwi ze skały. O, okej. Okay. Nie, chyba idiotą jestem ją. To chociaż właśnie chwila. Zobaczmy, jak to wygląda. O cholera. Idealnie zasłużony punkt obrażeń. Szczerze nie myślałem, że to zrobisz. Okej, okay, czyli chwila, tam sobie ząb wyrwałem? Wiecie co, zrobimy jeszcze tak. Zacząłem trochę panikować, ale tak zrobimy to w ten sposób. Ja nie chcę przegrywać jeszcze, więc no. Gryzli, gryzli, gryzli. Jaka różnica? Ale za duża. Za duża różnica. Ale gdyby tak. Może gryzli byłby rozwiązaniem, tak szczerze mówiąc. Może, ale jeszcze nie. Jeszcze nie zrzucam Gryzliego. Zobaczymy w ogóle, co tutaj było teraz. O! Duck Nabbit. Nabbit. Nie wiem, czy to Duck Nabbit, o co chodzi. Jakiś pewnie powiedzonko. Ale mój muł! A czy zapomniałem wspomnieć o obrażeniach ponad próg życia? Czy coś takiego? Nadmierne obrażenia nie są marnowane. Wychodzą na kartę za... zwłokami ofiary. Pęsiasz z ciebie. Okej, okay, i co my tu w ogóle mamy? Daliśmy wiewiórkę, Sparrowa, Ravena. To jest 2 na 3, czyli takie bezpośrednie upgrade i Skunksa. Okej. Okay. W takim wypadku... Aha, właśnie, musisz dobrać coś. Okej. Okay. Wezmę coś tutaj. Liczyłem na swojego skunksa, tego lepszego, ale dobra, mniejsza. Skoro go nie ma, to... na razie zrobimy tak. I mamy 3 tury spokoju na przygotowanie się na coś lepszego. I w tym czasie możemy go spokojnie bić. A nie, dobra, nawet nie trzeba. Weźmy jeszcze jedną wiewiórkę. O, wygraliśmy w tym momencie. Mam nadzieję, że nie myślałeś sobie, że to będzie takie łatwe. Okej, okay, czyli to jednak nie... koniec. Stars Golden them Cards. Nie wiem, czy złoto jest w jego kartach, coś tego typu? To
Złoto! Znalazłem złoto! Nie masz miejsca, nie możesz postawić tej karty. Aha, czyli nic nie mogę zrobić. Bez... Jezik, coś takiego tam gadał. Dobra, dwa miejsca, czy mam dwie wiewiórki? Mam, dobra, mam dwie wiewióry tylko. Najpierw coś innego muszę wziąć. Nie, wiewióra. Trzy wiewióry mogłyby dać Gryziliego. Nie ma miejsca na razie na to. Dobra, trudno. Okej, ten pies się trząsł, nie wiem czemu. Może zobaczmy to. Strażnik, kiedy... Kiedy jakaś wroga kreatura jest postawiona naprzeciw miejsca, które jest puste, karta z tym znakiem ruszy się do tego miejsca. Dobra, warto to pamiętać, a póki co mamy wilka, to idealnie wykorzystajmy go do pozbycia tego piesa. I wąż. A, dobra, teraz mam jeszcze jedną wiewiórkę. Zaryzykujmy tutaj, a okej, nasz wąż. I to i tak to zginie, a przeczekamy tą rundę. Wiem, że ryzykowne, ale tak, przeczekamy. Powinienem, wiecie, jeszcze paść, więc jakoś to będzie. Okej, a jeszcze jedna wiewiórka. Stawiamy dwie wiewióry. Teraz dzięki temu nie jest to może najoptymalniejsze, chociaż chwila, ile mamy? A, potrzeba 6. Gdyby było potrzeba 5 idealnie, to bym to wygrał w tym momencie. W takim wypadku pozbywam się tych wiewiór. Robimy tak. No i czekamy na rezultaty. Okej, wąż przeciwko mojemu złotu. To nie ma znaczenia. Dobra. Kolejna wiewiórka. Tak. Tak. I czy to wystarczy? Tak, wystarczy. Udało się wygrać. Oj, to nawet jeszcze z jednym dodatkowym punktem. Wow. Pozwól, że rozpalę twoje świeczki ponownie. Nie będę cię zabijał jeszcze. Jeszcze cię nie będę zabijał, tak najłatwiej chyba powiedzieć. I achievement Miner's Bane. Czyli zguba górnika? Jesteś pierwszym od dosyć dawna, który pokonał tego bossa, czy tym przeciwnika. Jako nagrodę dostaniesz szansę na wybranie rzadkiej karty. Wybierz rozważnie. Wielce nieimponujący przedstawiciel gatunku. 0-3 za 1, ale ewoluuje. Ewoluuje w coś, więc... Okej, więc może coś z tego będzie. Child 13, 13 dziecko. Jedne zapomniane dziecko. Niekiedy jest poświęcane. Ale czy masz serce, by spróbować? I... nieimponujący gek. Czyli Gekon chyba. Może znajdziesz dla niego jakieś zastosowanie. A poza tym, że jest 1-1, to chyba zastosowania za bardzo nie ma, wiecie. 1-1 za darmo, no to zawsze coś ciekawego, ale... Te rzadkie karty takie jakieś słabe, więc dajcie chwilę, żebym się zastanowił. Dobra, powiem szczerze, to jest... ciężki wybór, ale... Powiem wam szczerze, brakuje nam mocno, i to podkreślam, bardzo mocno w sumie, źródeł poświęceń większych niż jedno natury dodatkowe, więc wezmę to. Pewnie będę żałował, ale niech będzie.
dźwiękiem kilofa poszukiwacza nadal dzwoniącym ci w uszach wyruszasz przed siebie. Okej. Chyba, jeśli się nie mylę, to takie mocny zapach zgnilizny i wilgoci jest, wypełnia powietrze, czegoś tak. I przełożyć. Nie, przepraszam, zgnilizny i pleśni, okej. Każdy krok naprzód był odpowiedź od jakiegoś lizgu bądź... No ogólnie, mam chodzi o poślizgnięcie, wiecie co chodzi. Ostrożnie wstąpiłeś do mokrych lądów. Wow. Toż wow, naprawdę nie wiem co więcej powiedzieć poza zwykłym wow. Nie, w sensie wiedziałem, że gierka jest super i w ogóle, ale zapamiętałem jako trudniejszą i nawet na takich zwykłych starciach, ty proszę. Prawdopodobnie zrobiliśmy jakieś wielkie postępy, ale na tym zakończymy epizoda, gdyż no mamy 46 minut. I tak, w kolejnym zobaczymy, co gra ma dalej do zaoferowania. Kto wie, może nawet odkryjemy jakieś większe sekrety, a póki co... To by było na tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. No i trzymajcie się. Hej, hej!